Witam serdecznie, Mariusz Szpakowski, Filipiny, Bohol, Carmen. Jadę odnowić prawo jazdy do Tagbilaran. No i mam ze sobą obstawę. Vanessa, say cześć. 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 Danika i Oliver jadą ze mną. Prawo jazdy, muszę do mechanika podjechać, bo zapomnieli mi założyć tą osłonę od silnika, jak wymieniali olej. No i harnasie jadę poznać, jakąś kawę pogadać chwilę, także o. No nic, ja się wyłączam, Danika Tusy, cześć. Wyłączam się, bo ja będę małego niósł na dół. A, nie wiecie dlaczego. Dlatego, że jest bezpiecznie, patrzcie co ma. Gumowce. Jest błoto. I lepiej jak ja wezmę małego, będę niósł. Po prostu bezpiecznie się schodzi w gumowcach. Dobra, na razie, hej. Moja kruszynka. Zatrzymaliśmy się na chwilę dla Vanessy kupić jedzenie dla Daniki. Zgłodniała dziewczyna. Danika, Vanessa w ogóle śniadanie nie jadła. Obudziła się i prosto ruszyła z nami. No nic, lecimy, czuję, że to będzie długa wyprawa. Jestem w LTO. Zobaczymy, czy dzisiaj się uda ogarnąć te prawko. Mam nadzieję, że tak. Tu pewnie nagrywać nie mogę teraz, nie wiem. Powiem wam, że dziwna sytuacja. Niby Wydział Komunikacji, a tu mnie wygonili właśnie na zewnątrz, to zapłaciłem 500. Teraz mam jeszcze zrobić kopię dokumentów, prawa jazdy. I stąd właśnie mam jechać do jakiejś galerii, centrum. On both sides, nie? I tam mam zrobić jeszcze raz medical certificat. I tam mi też w tej galerii odnowią prawo jazdy podobno. Teraz nie wiem, gdzie mam iść. I idę za tym panem, powiedział, że mam za nim iść. Dziwne jakieś, co ja tak będę chodzi? W kółko tutaj, słuchajcie. A już nie wiem, o co tu chodzi. Niby mam do Alturasa jechać, do tej galerii, a tu mnie prowadzi po jakichś kątach. Ja. A, drug test, nie? I need to do drug test? No, no. The laboratory medical is inside. A, okej, okay, okej. Okay. Thank you. Nie wiem. Gdzieś mi tu każe wyjść. Chyba tu, nie wiem. Hi. Hi. They asked me to come here, I think. Yeah, what? Next. Next? Okay. Boże kochana. A nie wiem, o co tu kaman. A, testy będę robił może. Dobra, badają mi ciśnienie teraz. Tylko nie wiem, po co to wszystko tu, jak przecież to mają mi zrobić te certyfikaty medyczne. And what is the numbers? 138.85. Dobra, teraz na wagę. Stówka. 6 flat, 182. 182? Tak. Kurczę, nie maleje. A, no, ale to, słuchajcie, dziwne. Niby mam jechać do tego mola, a tu mi robią testy. Popatrzcie. My license? Dokument, co my license? To chyba zdjęcie będą mi robić. Yes. Dobra, pytam się, jaką mam grupę krwi.
Wydaje mi się, że H+, ale nie jestem pewny. On mówi, że jak nie wiem, to będzie musiał mnie na badania wysłać i to następne parę dni pod SWFP, że jest 0 H+. On mówi, że oni nie mają 0 H+, że może wpisać tylko O+. Ja to wpiszę O+. Jestem teraz na zewnątrz, do kibelka przyszedłem. To wygląda. Na zewnątrz tego budynku, który mi robili. Teraz się okazuje, że do tego Wydziału Komunikacji Walturas mam tylko jechać odnowić, a medical certyfikat dali mi tu. No. Zmierzyli, zważyli. Wzroku nie sprawdzali. Tam w Carmen w szpitalu mi zrobili jeszcze badanie wzroku. Powiedzieli, że ten w Carmen jest nieważny, że szpital nie jest upoważniony do tego, żeby nie dawać medical certyfikat. Na potrzeby prawa jazdy. Kibelek Weltio. A tu jest stacja diagnostyczna. Tutaj robią emisję spalin, poziom emisji spalin i tak dalej. Wszystko jest w jednym miejscu zlokalizowane. O! Teraz mnie rozjedzie. Dobra. Teoretycznie bez prawa jazdy nie powinienem się tu pokazywać, żeby jeździć, nie? Samochodem. Tak jakbym w gniazdo chodził, szerszeni. Teraz musimy się jakoś tu przylepić. Tutaj bila, korki. Dobra, gdzieś tu jest ten. Danika, this is Alturas, the building here. This orange? Yeah. Pan sprawdza, czy nie mam bomby. Yeah? Hello. He's checking if we don't have, you know, some dangerous materials under. So in that shadow? It's a mirror there, yeah. Okay, guapa. Okay, we are here. Tu jesteśmy. Teraz biorę małego i idziemy na górę. Słuchajcie, wzięliśmy sobie trajk. Oj, wzięliśmy trajkę, jedziemy mały na kolana. Ale kombinacje z tym brawkiem. No bo tu nigdzie nie można, żeby przejść przez pasy, to kawał musimy przejść, nie? I tyle. Jedziemy trajkiem, co to? Oli pierwszy raz jedzie trajkiem. He is driving first time tricycle, huh? A, nie, no co ja gadam. Słuchajcie, 146 osób jest przede mną, a jest godzina druga. I pan powiedział, że on po prostu przyjechał jutro z rana, da mi numer, mam się z nim spotkać pod schodami na dole o 9:00, da mi numer i wejdę pierwszy, ominę tych wszystkich ludzi. Okej. Oni, popatrzcie, pogryzło go coś. Więc idziemy chyba się z Harmasim spotkać. Yeah? Okay, so I'll give me him, I will take him. Yeah? Okay. Vanessa, give daddy hand. Thank you, bye bye. Ojej, tak to właśnie jest. Na tych Filipinach. No. Been here. Huh? Been here before. No, we never been here. What, you want to do shopping? Down, Danica, here. We're going back to car, yeah? Or you want to do shopping? Yeah. I see in your eyes. Not shopping, but to eat. What? Eat? Eat? What? What do you want to eat? Because I want to go to Panglao to meet Harnash. And we will eat there. Okay? Hi, how are you? You okay? Good. A friend. Oj, Vanessa się wystraszyła schodów elektrycznych. O, chłopaki grają ładnie. Ah,
I said, take it, take it. Żartuję. Chciałem zobaczyć, czy położy, czy weźmie, zabierze. Ale położyła. Dziewczyny się ładują i jedziemy do samochodu. Poczekaj, smacznie śpi. You can drop us somewhere so we can get the lift, yeah, and go down. Tak to właśnie jest. Ile ja razy jeszcze będę jeździł, żeby to prawo jazdy zrobić? A jeszcze co pan powiedział, że nie wiem, czy mówiłem, że dlatego jest tyle osób, że system jest slow, czyli wolny system. Jak to na Filipinach. Czy on kiedykolwiek był szybki? Coś mi się wydaje, że nie. Hej! Ajo! And? I'll wait till I will ask. And also smell, yeah? You have this smell? Yes, sir. Get some drink. Which one it was, you remember? Maybe this, sir. Again, can I see? No, zapomnieli mi pokrywać silnika założyć. Jak wymieniali olej. Przyszliśmy coś zjeść do Tip Topa w Panglao, na Panglao. Słuchajcie, jednak kurczę, tutaj to mają dobre jedzenie, ten Tip Top. I tu zawsze widzicie na jedzenie. Ceny troszkę wyższe, ale to takie porcje, że spokojnie. Kiedyś były większe, nie można było zjeść wszystkiego, teraz już można zjeść wszystko. Za ciut wyższą cenę. Sałatkę dostaliśmy. I Danika się już podłączyła. To znaczy ja dostałem. Vanessa mi taki bałagan zrobiła z tyłu w samochodzie. Kupiliśmy lumpię po drodze, to sam wrap jadła, a całą resztę rzucała mi za siedzenie, no, z boku. Wyjadała tylko to, co jej smakowało, a resztę obok siebie. Mało tego jeszcze klapki miała takie. Brudne, z jakiejś słoma je wystawała, tam, czy tam siano, nie wiem, trawa, błoto. Ja nie wiem, jak ona to zrobiła, żeśmy wszystko umyli i tak dalej, a brudna była. Znaczy, stopy, nie? Może wyskoczyło gdzieś, jak się zatrzymałem. Danika zamówiła takiego burgera. Vanessa frytki, ale jeszcze coś ma do niej dojść. Nie wiem, jak ona to zje. Będzie tatuś musiał pomóc. No i cordon bleu dla mnie. Pięknie. What I will take him, yeah? I will take him, yeah? You can eat first. No, no, I will eat first. You will eat first. Zobaczcie, kogo mamy. Witam. Harnaś, harnaś. Harnaś, harnaś się kłania. Sorry. Ale niedługo wracam. Salama. Enbil. Ha? Mówię, że ty będzie. Harnaś się pytał kamerę, mówię, że ładnie będzie wyglądał. Harnaś, mów jak ci się podoba na Filipinach. Bardzo mi się podoba i jestem smutny, że już muszę opuścić Filipiny, nie? Kończy mi się już wiza. Którego ci się kończy? 14, nie? 14 mi się kończy, ale 12 już i tak mam bilet kupiony. Ale jadę do Tajlandii, także na pewno przygoda. Słyszałem, że się zakochałeś. Nie. Te dziewczyny z Filipin nie potrafią zająć czas. O nie. Salamat. Thank you. Będzie ją dobrze. Naprawdę dobry czas. Tak? Dobra przewodniczka i... A gdzie byłeś w ogóle? Co zobaczyłeś? Sikihor byłeś? Sikihor, Palawan, Camiguin, czy jak to się nazywa? Camiguin. Ale to tu niedaleko, nie? To niedaleko, nie. A Camiguin fajne jest? Wiesz co, mi się za bardzo nie podoba. Jak się winurkować, to jest fajne. No też też tam jest. Tam masz ten cmentarz pod wodą, nie? Tam jest cmentarz pod wodą, nie? Jak ktoś lubi nurkować, jak ktoś lubi na przykład wędrować po wulkanach, czy trochę się zmęczyć w takim klimacie, to jest fajne. Naprawdę, fajne sprawy. Ja idzie tam na skuterze. Tam masz czarne plaże, nie? Tak.
Tam w ogóle nie widziałem, szczerze ci powiem, plaży. Tam skaliste plaże były, wie? Bo to jest tam wulkaniczna taka wyspa, nie? Tak, tak. Nie widziałem tam plaży, jakiś piasek, nawet ciemny, nie? Widziałem po prostu skały, a przyjechałem cało dookoła. Ciekawe, czy ten wulkan aktywny jest? Ciekawy jestem. Kurczę, jakiś tam dym był, wiesz, jak ja tam parę razy się zapuszczałem, dwa razy się zgubiłem, nie? I jakiś dym tam był i podejrzewałem, że to nie były chmury, że to coś z wulkanu. Ale na 100% ci nie powiem. Ale zawsze na Panglao wracasz. Zawsze. To jest taka moja baza, nie? Do Olivera wracam, zawsze się dobrze czuję. Jak u siebie w domu, nie? Nawet, wiesz, jak podróżowałem po wyspach, to jak tutaj zjechałem z domu, to się naprawdę czułem, jakbym wrócił do domu, odpoczął, nie? I następną podróż sobie wymyślałem. A Palawan? Jak widzisz na Palawan? Palawan też jest fajny. Jest super Palawan. Tylko, plaże też ma fajne. No i ma, jak to się nazywa, Laguny ma po prostu przepięknie, jak się tam, polecam, kajaczkiem cię tam przepłynąć, to przygoda niesamowita, wrażenia, nie wierzyłem, że tam jestem. Tam robili kiedyś tego konkurs Red Bulla, nie, tam na tych skałach. Możliwe. Ale tam polatałem moim dronem, tylko na tych wysepkach, nie, na natura polatałem. Ale już tam wypatrzyłem naprawdę przepiękną plażę. Wziąłem drona, nie, i chcę polecieć. Nie da się. Patrzę, wiesz, tak patrzę do przodu, a tu dosłownie ile? Z pół kilometra przede mną lądował samolot. Wiem, dlaczego nie mogę. No. Lotnisko blisko jest. No. I tam mogłem, jest trochę męczarnia, no nie, bo większość ludzi ląduje w Puerto Princesa. I albo na lewo Port Barton, albo na prawo El Nido. W zależności co komu pasuje i się jedzie trochę. To jedzie się 4,5 godziny lekko, jak mniej więcej. Do El Nido. Do El Nido, stamtąd. To są tak, wiesz, jakie to filipińskie drogi są, nie pojedziemy za szybko. Nie? Ale to jest przygoda. Nie? Kiedy wracasz na Filipiny? Wiesz co, planuję chyba, ale to tak mówię nieoficjalnie, nie? Tam do kamery powiem, nie? Ale to nieoficjalnie mówię, że chyba w grudniu to wrócę, bo chcę zobaczyć święta i Nowy Rok. Nie. No i ożenić się. To nie wiem, zobaczę. No to w kontakcie jestem, w każdym razie. Stałem się tam, nie wiem. I popłynęła z powrotem na skrzydłach. Tak? Bo ona w ogóle siargała dziewczynę. A Sikihor ci się podoba? Bardzo mi się podoba. Taka mała, fajna rajska wysepka, nie? Znaczy, powiem ci tak, pierwsze wrażenie bardzo dobre, ale mam tą świadomość, że był tam rok pomieszkał, to mi się chyba zaczął nudzić. No ja tam tak ludzie co 3 lata wyjeżdżają, wiesz? 3 lata to jest maksimum i musisz wyjechać. Musisz, bo zwariujesz tam, nie? Tam, wiesz, miejscowa fajna, tak jak powiedziałeś, JJ, no po prostu super dyskoteka. Pierwszy raz widziałem tyle osób, kurde, na dyskotece. Ja tęskniłem, ja właśnie do takich imprez tęskniłem, nie? Gdzie nie na 20-30 osób się bawi, tylko 1000, 1200. Na plaży wszyscy się bawią razem, piją, tańczą. Super, polecam Sikihor. Całe Filipiny polecam, nie? O każdej porze roku. Teraz trochę padało, ale szczerze wam powiem... Ale na Sikihor też padało? Tak, padało dosyć często. Ja miałem przyjechać na 5 dni, nie? Zostałem 10. A to między innymi przez deszcze, bo chciałem zobaczyć też, jak na Sikihor. Okay. No, dwa dni siedziałem w resorcie, tak już. Ale i wodospady, i ludzie przede wszystkim, dziewczyny i inne. No, Panglao już takie trochę... Nie, tutaj to jest, wiesz, wszystko popsute, nie? A tam ludzie nie są, wiesz, no to nie jest turystyczne miejsce. Mimo wszystko ta wyspa się rozwija, wiesz, coraz więcej turystów, ale wciąż nie jest to jakieś turystyczne miejsce takie, wiesz. A tam remonty za remontami, wiesz, to tam... No teraz to się to wszystko rozkręca, nie? To Michała tam wszystko wyremontowane, bo on tam jakiegoś sąsiada ma wysoko postawionego i miał wyremontowaną drogę, nie? Tam przy jego hotelu, nie? A tam resztę to remont za remontem, nie? Lewa strona rozkopana, raz prawa, takie slalomy. Harnasz, jak ja tam gęska osmiałem, to był 86 accommodation, czyli takich miejsc noclegowych, a dokładnie rok później było 284 już.
Nie, i to się rozwija bardzo, nie, ale... I tam, i tu. Kiedyś było tak na Sykich Chorych, jak przyjechałeś, to już musiałeś mieć booking dużo wcześniej, bo nie mogłeś znaleźć miejsca, bo mogło być tak, że przyjedziesz i jak sobie nie zabukowałeś, to na plaży spałeś, no. A teraz już takiego problemu nie ma, nie? Także pod wrażeniem Sykich Chorych dużym byłem. Wielki. Danika, Niu, do you like Sykich Chorych? A? Siargao chciałbym zobaczyć. Tak, jestem. Ja byłem na tym Siargao, mi się nie podoba. Podoba ci się? No. Ale co wam, jakieś imprezownia też, czy nie, tam jest po prostu sami turyści, no. Mała wyspa, nie ma żadnych górek. Tak samo jak Bantayan. Nie wydawało, że nawet w Jollibee nie ma nic, nie ma McDonalda, Jollibee, żeby coś... Ale są takie gary, tylko w zachodnim stylu, czyli masz zachodnie jedzenie. Taka karandeja z zachodnia, fajna. I tam można przynajmniej normalne jedzenie zjeść, no. No ja dzisiaj w takiej knajpce w Tagbilaran byłem i też to było filipińskie jedzenie, ale w takim zachodnim stylu, nie? Tak fajnie podane, nie? I bardzo dobre. To w jednym z tych centrum, tam masz, no, tylko zachodnie jedzenie, nie masz filipińskiego. Taka karandeja, tylko wiesz, masz kotlety, ziemniaki, wszystko, wiesz. Tutaj też właśnie jakieś kotlety. No. Tutaj po prostu fajnie, że można, no, normalne ziemniaki zjeść, nie tylko frytki, no, a bardzo dobre te ziemniaczki są. Mm. Okay. Familia Redi. Wracamy. Macieki dziewczyny bałagan zrobiły w Ameryce. Będzie sprzątać. Aj. Zatrzymałem się na chwilę. Danika mówi, żebym kupił jackfruta. Aj. Pila. How much? Wow, very expensive. We pay like in Carmen 30 peso. Oh, Carmen? Wow. Per slice. 150 per kilo. Discount you. Wait, sir. How much? 35 we pay. Wait, sir, I will ask something. Danika, 150 per kilo. Słuchajcie, płacimy w Carmen 35 za kilo. A tutaj 150, więc... Nie kupuję. Danika, pytam się Daniki, Danika mówi, żeby nie kupować. Się po prostu poproszą sąsiada, żeby przyniósł. Duża różnica, nie? Popatrzcie, jeden motor bez świata. Patrzcie. Drugi motor bez świateł. Tam przed nim też bez świateł. Wszyscy bez świateł jeżdżą, tylko co niektóry ma. A już powinni mieć światło, bo już ciemno się robi, nie? Już jest, patrzcie, jedzie kolejny, bez świateł. Tam przede mną jedzie samochód, też bez świateł. Kolejny motor, bez świateł. Patrzcie. Następne dwa. I oni dalej, zaraz będzie ciemno bardzo, a oni dalej bez tych świateł będą jeździć.